Dzień dobry. Dziś podzielę się z Wami informacjami, jak postępować z takimi świeżymi truskawkami, aby móc je przechowywać jak najdłużej, właśnie takie świeże. Zapraszam Was na film. Po pierwsze, jeśli kupiliście truskawki nie w łubiance, tak jak ja, a w foliowej torebce, koniecznie przełóżcie je do przewiewnego pojemnika. Najlepiej, żeby to był koszyczek, ale jeśli nie macie, to może być również taca z papierowym ręcznikiem. Ważne, żeby nie było za dużo warstw na sobie. Ale najpierw, zanim to zrobicie, przejrzyjcie, czy nie ma wśród nich jakiejś uszkodzonej sztuki. Chodzi o wgniecenia, obicia, jakieś uszkodzenia, bo w takich właśnie miejscach w truskawce szybko pojawi się pleśń, a od niej popsują się też pozostałe. Takie truskawki należy od razu zjeść, albo ugotować z nich kompot, zrobić koktajl lub po prostu zamrozić. Ich nie uda się przechować. Trzeba je po prostu przerobić albo zjeść. I tu, gdy już zostały Wam same zdrowe sztuki, macie dwie możliwości. Możecie włożyć je do lodówki, mogą trafić do niej w koszyczku albo na takiej tacy, czy na tacy na papierowym ręczniku, na najniższą półkę. Tam w lodówce jest najchłodniej, ale bez mycia w wodzie, bo to spowoduje ich szybsze zepsucie. Albo możecie je opłukać, ale uwaga, w wodzie z octem. Ocet pozwoli pozbyć się z truskawek zarodników pleśni i bakterii i wtedy takie osuszone truskawki, jak wrzucicie do lodówki, to taki zabieg spowoduje, z mojego doświadczenia, że zdecydowanie dłużej można będzie je jako świeże przechowywać w lodówce. A jak to zrobić? Zobaczcie. Do miski wlewam 5 części zimnej wody i 1 część octu spirytusowego. Po wymieszaniu zanurzam na minutę w takiej mieszance truskawki, osuszam na papierowym ręczniku na przykład i wkładam do lodówki. A przed jedzeniem tak zabezpieczonych truskawek płuczę je po prostu pod bieżącą zimną wodą, tak samo jak te, które nie byłyby umyte. I nie martwcie się, nie będą smakowały octowo. Oczywiście na którykolwiek sposób byście się zdecydowali, nigdy absolutnie nie zdejmujcie szypułek. Wyjęcie szypułki wiąże się zawsze z jakimś uszkodzeniem truskawki, to gdybyście się zdecydowali ich nie płukać, a jeśli nawet ich nie uszkodzicie, to pozbawicie ich tego niestety ulotnego i delikatnego, wspaniałego aromatu. No po prostu napachnijcie sobie ładnie w lodówce. Jeśli zdecydujecie się na tą metodę, gdzie jest kontakt z wodą i octem, ta woda razem z octem dostanie się do środka, a wraz z nią też wypłuczecie z owoców przy okazji mnóstwo smaku, no i też aromatu. Czyli jak widzicie, taka szypułka jest dla truskawki jak taki korek utrzymujący jej smak i aromat. Mówiłam Wam przed chwilą o płukaniu truskawek i tu jeszcze raz wrócę do tematu. Truskawki, aby umyć, należy właśnie płukać, a nie moczyć w wodzie, bo truskawki chłoną wodę jak taka gąbka. No a wiadomo, takie nawodnione i nadmiernie nasączone wodą truskawki nie są już takie smaczne. A do płukania najlepsza jest właśnie zimna woda, bo ciepła znowu skutecznie pozbawia truskawek aromatu. No i zawsze myjcie je bezpośrednio przed jedzeniem, no albo przed mrożeniem, jeśli tak chcecie zachować te wspaniałe owoce na dłużej. No i jeszcze ostatnia rada w tym filmie. Przed zjedzeniem truskawek koniecznie wyjmijcie je około pół godziny wcześniej z lodówki, bo dopiero w temperaturze pokojowej uwolni się z nich ten cały, doskonały, wspaniały aromat. Opłuczcie, osuszcie, jeśli chcecie, zdejmijcie szypułkę. Nie wiem, czy wiecie, ale szypułka jest jadalna, więc możecie ją zdjąć albo z nią zjeść i delektujcie się tym wspaniałym smakiem, bo nasze truskawki to niestety owoce sezonowe. A teraz jeszcze na deser kilka informacji, dlaczego warto jeść truskawki i nie mówię tutaj o ich wspaniałym smaku i aromacie. One są bombą witaminową i tak na przykład alfabetycznie witamina A, B1, B2 oraz witamina C, której co ciekawe znajdziecie w nich więcej niż w cytrusach.
Oprócz tego zawierają fosfor, magnez, żelazo i bardzo ważny nie tylko dla przyszłych mam, kwas foliowy. No to co? Smacznego! A kto tu do mnie przyszedł? A kto tu przyszedł do mnie? Cześć, żabka! A truskawki to wy lubicie? Zobacz. Czy wiewiórki lubią truskawki? Pewnie, że lubią. Jej.